Dzień dobry, nazywam się Jacek Bartosiak, Strategy and Future. Ze mną oczywiście Albert Świdziński. Powinienem powiedzieć dyrektor analiz Strategy and Future. Oczywiście to prawda, ale dzisiejszy program będzie inny. Porozmawiamy z Albertem o roku, który minął. Mija rok, od kiedy rozpoczęliśmy Strategy and Future. Albert i ja i Albert, kilka osób, które nam pomagały. Teraz już jest nas więcej. I tak pomyśleliśmy sobie, pijąc chyba piwko, że może rozmawiamy na wideo, nagramy to, co czujemy po roku i jak to się wszystko toczyło. W związku z tym, Albert, że to był twój pomysł, to może byś zaczął w takim razie. Dobrze. To ja może zacznę od doprecyzowania. Niestety nie piję piwa, tylko kawę, ale przynajmniej palę papierosy, więc tyle mogę zrobić. No właśnie, tak. Pomysł Strategy and Future narodził się wcześniej, bo narodził się jeszcze kilka miesięcy przed lipcem, ale w lipcu, właśnie w miejscu, w którym siedzisz teraz na Warmii. Pisaliśmy pierwsze teksty. Ty wymyśliłeś nazwę, ja wymyśliłem chwytliwe hasło reklamowe, dał je do. No i tak się zaczęło w lipcu. W lipcu zaczynało już nabierać faktycznych kształtów całe to przedsięwzięcie. I też nie mieliśmy, wtedy też wysłaliśmy pierwszego tweeta, pamiętasz, o Strategy and Future. Siedzieliśmy u twoich znajomych. Tak. Tak, to znaczy, bo stronę odpaliliśmy, że będzie, chyba taką testową, na przełomie lipca i sierpnia i puściliśmy, że będzie zaraz i tak dalej. Ale to, że otworzyliśmy w ogóle, że trzeba się rejestrować, to było zdaje się 27 sierpnia. Teraz jest 26 sierpnia, gdy to nagrywamy. Pewnie jak najszybciej puścimy, żebyście Państwo mogli obejrzeć sobie naszą pogawędkę, ale można powiedzieć, że to tylko rok, ale tak wiele rzeczy się wydarzyło. Już abstrahując z tego, co się wydarzyło w świecie, o czym może też zaraz powiemy, ale ile się wydarzyło w ogóle w naszym rozumieniu, jak to wszystko funkcjonuje, powinno funkcjonować, prawda? Nawet zdążyliśmy w dużej mierze przejść na zdalne sterowanie, na odległość z powodu COVID-u. Rozproszyliśmy zespół, dołączały kolejne osoby do nas, ale zaczynaliśmy z Albertem i zaczynaliśmy jeszcze wiosną myśleć o tym, trochę pisać. Pamiętam strategiczne przepływy, ja pisałem. Maj, czerwiec, oczywiście strategia i przyszłość, czyli kim jesteśmy, do czego zmierzamy. Zastanawialiśmy się, jak pisać po angielsku, czy tak samo pisać. Później doszło jeszcze, od kilku miesięcy piszemy też po rosyjsku niektóre rzeczy. No i cały czas mamy takie wrażenie, że to początek dopiero, tak? Jest cała rzesza ludzi, która nas obserwuje i to jest też zawsze jest dobry moment, żeby podziękować Wam wszystkim, którzy subskrybujecie nas i to jest naprawdę ogromne liczby, subskrybują osób. Jest to spora odpowiedzialność, którą czujemy z Albertem. I mieliśmy taki pomysł, żeby zbudować takie centrum myśli z takim to zamierzeniem, żeby może nie zająć całej przestrzeni debaty, ale żeby ująć ją w innym formacie. Do tej pory moim zdaniem, może być naszym zdaniem, Albercie, chyba niedostępnym, że w takim republikańskim stylu, że subskrybenci sami to finansują, a my wnosimy tematy, obrabiamy je, ale zapraszamy do współczytania, współuczestniczenia, otwierania horyzontów. Nam też się sporo otworzyło horyzontów podczas ostatniego roku. Tyle mamy tematów, o których chcielibyśmy jeszcze rozmawiać, że ja już jak tu siedzę, to zawsze mi brakuje czasu teraz po roku. Nie ma w nas żadnego znużenia, zmęczenia, wręcz przeciwnie. Oczywiście system międzynarodowy nam bardzo pomaga, ale do tej pory mamy różne pomysły. Otworzyliśmy się na kosmos, bo się okazuje, że kosmos zaraz będzie ważny. Chcemy o tym mówić. Spotykamy się z ludźmi, którzy mają o tym pojęcie, rozmawiamy o tym, uczymy się. Przekazujemy Wam to wszystko. Spotykamy się z ludźmi, którzy mają wpływ na podejmowane decyzje. Też staramy się im mówić, co myślimy o ich decyzjach. Czyli ta korelacja w placu i wieży gdzieś tam w niektórych odcinkach się również odbywa. A przy okazji, dzięki Wami w ogóle, dzięki temu, że mamy taką formułę, to
cały czas, mam nadzieję, utrzymuje tę świeżość, tą lotność, tą, że dzisiaj taki temat, który wrzucamy, poszerzamy horyzontalnie i wrzucamy temat, podam z tego tygodnia, no, temat Białorusi, wiadomo, nam wszystkim bliskim. Jednocześnie prowadzimy temat Pacyfiku, jednocześnie nagrywamy o kosmosie nowe rzeczy, jednocześnie piszemy o kosmosie nowe rzeczy, jednocześnie robimy cykl kampanii wrześniowej. Staramy się zaskakiwać debatę polską. No i te pomysły się nie kończą. Taki był mój cel. Gdybym wiedział rok temu, że tak będzie, byłbym najbardziej szczęśliwy, że nam się tak uda i będzie się to cieszyło takim zainteresowaniem. I jeśli mogę dodać jeszcze tak, zwróćcie uwagę proszę na nasze teksty otwierające, tak? Na strategia i przyszłość, to jest tekst otwierający. I w tym tam obiecaliśmy, co będziemy robić, jak to będzie wyglądać. I przeczytajcie proszę, można też odsłuchać, bo to już było to nagrane audio z tego, co pamiętam, czy dowieźliśmy, dotrzymaliśmy obietnicy. Ja czytałem ten tekst dosłownie prawie przed momentem i jestem bardzo zadowolony, bo nie zawsze jest łatwo dotrzymać obietnic, nawet jak się bardzo chce. Wydaje mi się, że jesteśmy na dobrej drodze i to jest właściwie wielka satysfakcja po roku. Też zobaczmy, jakimi. Można mówić o nas, co się chce, ale nie można odmówić nam tego, że mamy dobry timing. I z każdej perspektywy to widać. Jeśli mówiłeś o tekstach otwierających, to zobacz, od czego zaczęliśmy, od strategicznych przepływów. A to był przecież to był koniec sierpnia ubiegłego roku, kiedy przepływy strategiczne dopiero zaczynały być, tak? Zaczynały być w centrum uwagi w kontekście rywalizacji Chin-USA. I ich blokowanie, ich przepływ jako sposób w ogóle myślenia o siłach tworzących relacje pomiędzy państwami, czy układ sił, czy balans sił pomiędzy państwami. Jednym z kolejnych tekstów była recenzja Mackiewicza. Też w sumie jako tekst w jakiś sposób programowy o tym, jak będziemy myśleli o naszej przestrzeni. A kolejnym tekstem było 5G, które wtedy też dopiero zdawało się i Huawei w związku z tym. Te fenomeny stały się niemożliwe do rozdzielenia właściwie, tak? W kontekście rywalizacji. I to ty powiedziałeś mi, żebym napisał wtedy tekst o 5G. No i właściwie trafiliśmy w dziesiątkę, muszę przyznać, z każdym z tych tekstów. A potem już zupełnie niezależnie od tego, czy tego chcieliśmy, czy nie, nadszedł rok 2020. Zaostrzenie, ale też zupełnie nieprzewidywalne rozwój sytuacji w każdym właściwie możliwym wymiarze. Więc można mówić o nas, co się chce, ale timing mamy dobry. No, nie tylko timing, ale chyba też to nasz model poznawczy oparty o strategiczne przepływy i o kwestie związane z ograniczeniami tak naprawdę agendy politycznej, a nie oparte o intencje polityków. Działa. Działa. Wchodzimy, jak wiecie Państwo, w erę, właściwie już nie jesteśmy w rywalizacji wielkich mocarstw i po prostu to działa. Na sercu mieliśmy dobro naszego państwa Rzeczypospolitej. Pobudzenie debaty. Piszemy też po angielsku, żebyśmy się nie musieli wstydzić za granicą. Jakże często widziałem to, do Polski przyjeżdżali obcy analitycy zagraniczni i jak wobec dzieci słuchali tych argumentów i się zastanawiali. I zastanawiam się, jak długo jeszcze będziemy musieli się budzić z tego snu ostatnich 30 prawie lat. I żebyśmy się zebrali do prawdziwej pracy i myślenia samodzielnego pod tym względem. Ten wątek powtarzam, jak wiecie Państwo, bardzo często, bo właściwie to była idea FX, Strategy Future i również tego modelu finansowego, żeby nikt nas nie mógł zakneblować, żebyśmy się nie musieli nikogo bać, żebyśmy się nie musieli niczego bać, żebyśmy się bali tylko własnych sumień, waszej opinii co do jakości merytorycznej oraz tego, że nie dotrzymam obietnicy, którą wam złożyliśmy rok temu. I to jest nasza tak zwana podstawa operacyjna, mówiąc językiem już, który znany dobrze jest wszystkim, którzy czytają i słuchają Strategy and Future.
I tego się będziemy trzymali. Uważam, że to jest bardzo dobra recepta na prawdziwą debatę. Mamy dzięki temu wiarygodność. Również dzięki temu słuchają nas ci, którzy udają, że nie chcą słuchać. I również dzięki temu tworzymy kulturę strategiczną Rzeczypospolitej. Jakkolwiek to brzmi, a nie jesteśmy chyba raczej nad tymi bufonami z Albertem, który sobie popala fajeczkę cały czas tutaj, jak rozmawia, a ja siedzę sobie bez rękawniku za każdym nagraniem w innym miejscu, bo strasznie jestem ruchliwy w życiu i trudno powiedzieć, żebyśmy byli pod tym względem jacyś nadęci albo nie słuchali argumentów. Zauważyliście również, że prowadzimy debaty, debatujemy w Polsce, za granicą, jeździmy, raportujemy, pokazujemy wam, jeździmy w teren, prowadzimy debaty nawet z tymi, którzy nam nie sprzyjają i tak dalej, i tak dalej. Nie będziemy zaprzestawać. Wydaje mi się również, że w ciągu roku stanęliśmy w centrum debaty merytorycznej w Polsce. To nie znaczy, że mam nasz głos jest najważniejszy, proszę mi dobrze zrozumieć. Pewnie nie, ale nie jest tak, że nie należy się już liczyć z tym, co się mówi w Strategy in Future, jak się patrzy na rzeczywistość. Nasze teksty są debatowane, kontestowane, budzą wkurzenie, albo radość, sympatię, albo brak sympatii, ale na pewno trudno nam odmówić braku zaangażowania, pasji i wiedzy. A gdy ktoś próbuje nam odmówić wiedzy, od razu, i tak w każdym wypadku, od razu jesteśmy gotowi stanąć do takiej debaty z waszym udziałem jako publiczności, żebyście rozstrzygnęli, jak to z tą wiedzą jest. I mamy takie motto, że jak ktoś kontestuje nasze zdanie, jesteśmy od razu gotowi na debatę. I od razu jesteśmy w stanie zapewnić forum. I dużo osób, wiele osób obejrzy później to i samo będzie mogło później ocenić argumenty merytoryczne i to jest kwintesencja debaty. Powiem więcej. Proszę Państwa, mam takie przemyślenia w ciągu roku, że to, co powiedziałem, jest kwintesencją debaty w świecie zachodnim, rozumianym tradycyjnie, takim jak zawsze było, że to wolność debaty tworzy siłę, tworzy innowacyjność, nie wolno kneblować tej debaty, nie wolno kneblować konkurencyjności idei tego rodzaju, nie wolno kneblować prawdziwych przemyśleń, bo chodzi o poszerzanie zdolności poznawczych. I pewne rzeczy same się utrzymają albo same przeminą, jeżeli nie będą odpowiadały rzeczywistości i nie będą odpowiadały na wyzwania chwili. Dlatego nasza jest taka formuła z otwartą przyłbicą i w gotowości do debaty na ten temat. I wchodząc w jesień 2020 roku też to będziemy podtrzymywali. Mam nadzieję, że COVID nie przeszkodzi, ale też się szykuje cykl debat o wielkich wyzwaniach polskiej strategii. A tu jeszcze jedną rzecz chciałem powiedzieć, obiecywałem sobie, że Państwu to powiem, że w szczególności kładziemy nacisk na strategię, która jest sztuką, a nie tylko wiedzą i tłumaczymy jej prawidłowości, a nie zajmujemy się tylko stosunkami międzynarodowymi albo koncepcjami operacyjnymi. Jeżeli musiałbym odpowiedzieć jednym słowem, czym się zajmujemy, to strategią. Jeżeli dwoma słowami, to powiedziałbym kulturą strategiczną. Jeżeli kilkoma już słowami, to powiedziałbym kulturą strategiczną dla Rzeczpospolitej. Oczywiście do tego wymagane jest opisanie, co się dzieje w świecie, USA, Chiny, wszystkie te rzeczy. Ale to jest jakby strategia jest w centrum. Dlatego nazwa naszej instytucji Strategy and Future, czyli strategia i przyszłość, bo ze strategii wynika przyszłość, bo o ile na pewno wiecie i oglądając nas, że wciąż sięgamy do przeszłości, tak naprawdę znaczenie ma tylko przyszłość. I wszyscy chcemy mieć lepszą przyszłość. Bezpieczną, bardziej dostatnią, pełną sukcesów, zdrowszą i tak dalej, w planach wspólnotowych i w planach indywidualnych. I do tego potrzebna jest zawsze strategia i nigdy nie można zrezygnować ze strategii, co chyba za bardzo się to nam przydarzyło w ciągu ostatnich 30 lat, przynajmniej w sporym okresie tego czasu, jako państwu polskiemu. To jest jak gdyby nasz leitmotiv Strategy and Future.
Nothing to add, yes. Okay. A zostały nam jeszcze 4 miesiące 2020 roku, więc myślę, że tematów nie zabraknie. Czekamy na inwazję kosmiczną. To jest trochę wytarty żarcik w 2020, jeśli chodzi o 2020, ale nic lepszego nie jest. No tak. COVID, rywalizacja chińsko-amerykańska, deglobalizacja, złamanie światowych łańcuchów dostaw, Białoruś. Pamiętaj, jak duża ekscytacja była kiedy, jak zareagowaliśmy na zabicie Soleimaniego. No a teraz z perspektywy tych miesięcy to jest jakiś zapisek na marginesie zupełnie. Tak jest. Timing. Tak. Timing jest wszystkim. Tak jest. Także, żeby może nie przedłużać, chcieliśmy od serca coś powiedzieć. No zostańcie z nami. Zapraszamy wszystkich nieprzekonanych do Strategy in Future. Albert Świdziński, najlepsze weekly briefy, czyli podsumowania tygodnia. Na rynku, śmiem twierdzić. No, rynek był zupełnie gospodarowany, więc nie było cóż więcej, ale to też... Cóż więcej chcieć. To mówi dużo o rynku. Nawet dla samych twoich weekly briefów warto. Moim zdaniem, a wiem skądinąd od bardzo istotnych ludzi, że szczerze mówiąc, wszystko, co czytają w tygodniu, z takiej bieżączki, żeby mieć taki skrót, to... Także chociażby niech to zachęci Państwa do nas i tutaj siedzący Albert Świdziński wykonuje ogromną pracę, żeby zebrać z punktu widzenia strategii, geostrategii, wielkich strategii informacje ważne z tygodnia i taki watchtower, można powiedzieć, nie? Wieża, gdzie tam zagląda, próbuje zajrzeć, co tam się dzieje, zebrać, przemierzyć to przez sito i tak naprawdę biały wywiad dla nas wszystkich. Także zachęcam. I dużo, dużo w tym roku planów mamy jeszcze. Pozdrawiamy wszystkich, tak, Albercie? Pozdrawiamy wszystkich. Trzymajcie się. Do usłyszenia, do zobaczenia. Dzięki.